Ja pierdolę. Jak on chyba kurwa King Winstazem. Na bombę, a ta podróż na domainę będzie ciężko ją rozbroić. No zobaczmy, Turas na siatce tutaj poleciał jak dobry flash, bombsite, Łukasz już wychylony. A Turas dopiero w końcu dał sobie Turas, jedno oraz drugie, to Turas teraz kapitalnie to robi. Zostaje sam Łukasz, ale Turas po raz trzeci. No i ten młody nabytek zespołu Proche pokazuje na co go stać. 3 zabójstwa od niego, zrobić jakąś kontrolę. No i zobaczmy. Nie ma granatów po stronie zawodników terrorystów, jedynie flashu Patitka. Zobaczmy, Minio teraz kapitalne, ale siechnął jak z armaty z tego digla. I frag otwierający rundę wpada na konto zawodników Team Proche, Patitek z i na bombsite zostaje jeszcze tylko i wyłącznie Prism. Jego pozycja jest już na Minio, przepraszam, Patitek po raz kolejny 3 naboje w CZ musi przeładować. Prism cały czas na teraz przechodzimy na siatkę i zdobyła fraga na Minio, to jest 3 na 3. Nacieramy na terroryści, Patitek wskakuje sobie na górę bombsite'u, teraz na siatkę bardzo ładnie to zrobił Patryk. Chyba dzisiaj porządnie się rozgrzał, bo wczoraj ten movement mu w ogóle nie wychodził, a dzisiaj inny Patitek, teraz po raz trzeci. No i to on jest bohaterem w tej rundzie, zostaje sam Bersing, ale miał na tyle mało punktów zdrowia, że Bersing zdało go zabić. Na żółtym jest Turas i Turas tą rundę zamknie, ma wynikiem. Chyba że ProSkill doprowadzi do wyrównania. Zobaczmy, na Petera, ten już rotuje od samochodu, tutaj jest po drugiej stronie barykady Minio. Minio jednak nie widział rywala, obraca się do niego plecami, no i to jest szansa dla Petera, którą on pięknie wykorzystuje. Destru ma tylko 20 HP na koncie, musi uważać. Na siatce, na katłoku sobie jest Turas, tam w samym rogu czai się zawodnik. Zobaczmy, Turas po raz pierwszy, Łukasz po raz drugi, to Destru jednak trafił. A to oznacza, że Peter zostaje sam 2 na 1. Z jednym zabójstwem Destru ma tylko 20 punktów zdrowia, Peter prefire'em, no i jest chyba runa 2 do 2, pytanie czy zdąży rozbroić bombę, Peter 8 sekund do końca. Ja niestety tego nie słyszę, chyba się uda, nie uda się niestety tej bomby rozbroić, także będzie runda na 3 do 1 dla Proche, mimo tego iż wszyscy zawodnicy zginęli, mimo tego iż Peter zrobił 4 fragi, nie ukrywajmy. Druga mapa toczy się z mapa The Inferno, na której zawodnicy Proche wygrali z Valkyrion do 4. Także mapki bardzo korzystne dla Proche, no ale jest w ogóle za wcześnie zdecydowanie, żeby o czymkolwiek tutaj wspominać. Shaksider z pierwszym zabójstwem. Diglem wcelowany Prism, no i on tego fraga zdobywa na Destru. 4 na 3. Minio oraz Destru już w tej rundzie niczego nie zwojują. Tak samo jak Shaksider po stronie CT. Ale zobaczmy. Łukasz zabójcą dopiero teraz Szpero oraz Turas trafiają, bo wtedy opanowany. Od środka dobiegać będzie Peter. Szpero jednak już kładzie paczkę. 2 na 2 nadal, taka sytuacja obowiązuje oczywiście na mapie. Turas ciekawie skanuje przez tego smoka, trafia rywala, ale sam oberwał do 10 punktów zdrowia, musi uważać. Szpero ciekawie flashem do bombsite'u, tutaj Peter już na blisko, Szpero jednak wsterowany, Szpero nie mieli się ze snajperką. I zostaje tam 1 na 1, Peter kontra Szpero. Ten przygotowany oczywiście z Mołotowem na bombę. Wyciąga jednak CZK, Peter nie ma defuza. Szpero bardzo przytomnie. Teraz fejkuje rozbrajanie bomby zawodnik CT. Wychyla się Peter pod rywala, ale Szpero nadal nie ginie. Szpero teraz wychyla się pod przeciwnika i jeszcze daje problem z piękną głowę. Coverem, mecz o 3 miejsce. Chłopaki byli na tyle załamani po porażce na trening, gdzie prowadzili wynikiem... Na zegarze prowadzili 11-4 do połówki, przegrali 16-12. Postanowili, że oddają walkowera Valkyrii, przystąpili do meczu. Wracamy do meczu, tutaj Prism bardzo ładnie wraz z Shaksiderem sobie radzą. Przy tej obronie Prism 3 fragi. Patitek zostaje sam, 1 na 3 tego zawodnika. Patryk Fabrowski, niesamowity talent polskiej sceny, no ale jego umiejętności są przyblokowane przez tego waka Patitek! Co to było za strzał? Jeszcze kolejne zabójstwo, 1 na 1, ale Peter idealnie timingowo się wychylił. Rany boskie, częstochowskie, ależ teraz sprzedał nam dwie głowy Patitek, no jedna przez tego smołka w ogóle. Shaksider na blisko Destru jednak, wcelowany Destru po raz kolejny. No i 2 na 1 zostaje sam Łukasz, ten już pod sitem B, Destru daje się jednak zabić. 1 na 1, Turas kontra Łukasz, Turas widzimy bardzo przytomnie wycofuje pod drugi bombsite. Przecież tam nie będzie rywala, skoro ten kryje bombsite B. O tym Turas z pewnością wie, no i widzimy, że teraz pędzi ile sił w nogach pod bombside, a Łukasz cały czas bardzo powoli na łoku. Też się wprawdzie chyba z tym już zorientował, ale no jak na razie to Turas oczywiście będzie pierwszy w bombsite. No i zobaczmy. Ważne to oczywiście jest spotkanie. Turas rzuca sobie smoka pod nogi, będzie przebiegał. No i Łukasz chyba się tego nie spodziewa, bo widzimy, że wcelowany jest w miejsce, gdzie Łukasza Turas nie stoi, aczkolwiek Łukasz jednak sprawdza żółty wózek. No i mamy czwartą rundę na koncie ProSkill, oczywiście 4-11. Również Turas. Nie rywala, Turas pięknie patrzył rywala w tym momencie. No i bez problemów zdobył tego fraga. To jest 5-4. Przewaga po stronie oczywiście z Team Proche. Na środku pojedynek Szpera z Peterem, wygrany przez tego pierwszego. 5-3 jeszcze kolejna, ale nie daje tego rady wypadek. Tymczasem Patitek wygrywa pojedynek z Prismem 4-2. Łukasz w mainie, Patitek próbował trafić takiego legendarnego one-tapa. To się w tym momencie udaje. I to jest 4-1, zostaje sam Shaksider. I jeszcze raz Patitek na sam koniec. 3 zabójstwa od niego. 25 rok od Patitka. No i moi drodzy, mapa numer 1 kończy się wynikiem 16-7. 16-7 oczywiście dla Proche. Tymczasem pierwszy frag dla Łukasza. Terroryści przyspieszają. Minio jednak w apartamentach on tutaj bardzo lubi grać. No zobaczmy, Minio z jednym bardzo ładnym fragiem. Teraz się nie patrzymy po raz drugi i to mogło kosztować go życie, aczkolwiek uchodzi z tego cało. Zawodnik numer 3, Minio. Drugi frag, Minio po raz trzeci za moment, dokładnie tak. I to jest 4-2. Jeszcze obrócił się w stronę bombsite'u. Tam jednak Bersing szybko go zgasił. Od daszku, już, przepraszam, od Lorda jednak jest już Szpero, to jednak nie może trafić ani jednej pojedynczej kuli. Zginie za to Destru. 2-2, Szpero ma potężne tarapaty. Oj, Grzesiek, żebyś teraz nie oddał swojego życia za darmo. Jeden frag dla Szpero, no i Turas na szczęście pomaga. ProSkill to jest dla nich najwyższy moment, żeby wzięli się do gry, bo mapa numer 1 przegrana. To jest mapa ostatnia od porażki. Szpero z pierwszym, Turas pomocy, ale giną zarówno Destru, jak i Szpero. To jest 3-3, terroryści przedzierają się przez tą, można by powiedzieć, żelazną obronę zawodników CT. Bersik na jedynkę sterowany jest w respa tutaj, podchodzi już na blisko Turas. Turas nie spodziewał się rywala na tej pozycji. To jest 3-2, Minio od banana. Patitek od respa, daleko od akcji. Minio już ze smokiem na szybko, kolejny od niego, ale Bersik trafia kolejnego fraga. No i jeszcze Łukasz na sam koniec, a Patitek spalił wprawdzie Bersinga. Ale popatrzmy, 1:30 do końca. 4 w apartamencie jednak Minio, 3 fragi od Minia, co on to będzie rekomendował? Minio po raz czwarty, będzie za moment dokładnie tak, jeszcze Patitek z ostatnim zabójstwem w tej rundzie. Proszę do tego spotkania. A tymczasem teraz P250, on kapitalnie sobie radzi z tym pistoletem. No i kolejny frag właśnie z tej broni od Przeburzedy Małka. Już obity po głowie, to jest 11-4, oczywiście na razie 3-3, ale Bersing w bombsite daje sobie znać, jeszcze zlikwidowany jest do tego Destru, a to oznacza, że Szpero zostaje sam, ale on jest na fali, on tutaj potrafi takiego klacza wygrywać, to jest 1-2, zobaczmy Szpero, coraz bliżej rywala, Bersing wcelowany, Szpero jednak po raz kolejny, co on robi? No i to jest 1-1, Prism kontra Szpero, Szpero po raz czwarty, Jezus Maria, 12-4, to jest kolejny klacz przez Szpera, który jest wygrany oczywiście na jego konto. Jedynka, zobaczmy, czy terroryści tę pozycję sprawdzą. Tym zabójcą, ale szybko odpowiada, no nie kto inny jak Szpero. Przepraszam, Prism oczywiście jednak bardzo ładny traf przez tego smoka. I się wyrównuje 3-3. Łukasz wcelowany w banan. Tam jednak nie ma już żadnego z rywali. Turas wcelowany, ale nie daje sobie rady z rywalem. Destru jest obrócony w tym momencie plecami do przeciwników. Smoka nie daje sobie również radę. No i znowu zostaje sam Szpero. 1-3. Zobaczmy na Szpero. Jeden frag wpada, ale szybko pada Bersing. No i to jest runda wygrana przez zespół ProSkill. Rusza w drogą rotacji, ale tutaj leży już Smoke. Ale Prism trzecią rundę sobie zabije przez Smoke'a, chociaż jest na plecach Szpero. To jest 2-2 Szpero, bardzo ważny pojedynek z Bersingiem. Szpero prosto w głowę. Przewaga jednego zawodnika na korzyść oczywiście drużyny Proche. 2-1, Łukasz zostaje sam. Destru za kolumną. Łukasz od banana oczywiście. O tym chyba terroryści już sobie zdają sprawę. Zobaczmy, że Destru rzuca flesza, ale sam się tym fleszem oślepił. No i Łukasz coraz bliżej akcji. Destru jest sterowany. Oj, ale nie daje rady. No i Szpero zostaje sam. To jest sytuacja 1-1. Łukasz ma flesza. Coraz mniej czasu jednak na rozbrojenie bomby. Wychyla się Łukasz pod rywala. Szpero zastrzeżony, ale Łukasz cały czas fejkuje rozbrojenie, paczki, teraz Szpero skanowany. Cały czas, coraz mniej czasu, teraz wychyla się Grzegorz, no i jest łatwy frata tego zawodnika. I na blisko jednak ginie z ręki Shaksidera, tutaj jednak jest jeszcze Peter. Ale ten zlikwidowany przez Turasa, 2 na 3, bombset był opanowany. Destru. Teraz może podniesie bombę po swoim koledze, zobaczmy dokładnie, tak, będzie ją podkładał. Turas ustawiony na balkoniku, tutaj w basenie oczywiście, nie na balkoniku. Rzucony flash przez zawodników CT, podstawka na kwiatki. Tutaj ten widział rywala Destru, bardzo ładnie to wykombinował. Turas, na blisko Turas, teraz przed szansą jest frag do tego zawodnika. A to oznacza, że zostaje sam Łukasz. Destru narzeczony już, tutaj próbuje się strzelać z nim Łukasz, ale nie może trafić, Destru chowa się za fontanną. Trochę to komicznie wygląda, ale jest to Turas o pomocy. Jedna kula jednak w magazynku zawodnika Proche i ta kula ląduje nie na głowie Łukasza, chociaż teraz szybko Prochu przeładowuje. Turas oczywiście, przepraszam, no i to jest 15. runda dla zawodników terrorystów. Patitek tutaj to jest zbyt agresywnie, no i Prism, 2 fragi z tego digla. Przewaga 5 na 3, ale na korzyść ProSkill oczywiście, bo jednak na łapie na timingu Bersinga. To znaczy, że przewaga się pomylić, aczkolwiek Destru jeszcze daje szansę, 2 na 3. Prism z tym diglem prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i zobaczmy, Szpero na środku z kałaszkiem, on ma 100 HP na końcu, Szpero z zabójstwem, ale tutaj na plecach jest jeszcze Peter. Jednak Gin nie zabija Destra. No i to oznacza, że Szpero zostaje sam w sytuacji 1 na 2, dobry nade pod Petera, 3 HP na koncie. No i zobaczmy, Shaksider cały czas koło łącznika sidestepuje w poszukiwaniu Szpera, teraz zauważył rywala pod celownikiem. Chodzi tutaj do respa, ale Shaksider dał sobie radę z tym diglem. Kryjące apartamenty, a tymczasem terroryści bardzo szybko na miedzie, tam już Prism zlikwidowany w ekspresowym tempie. No i teraz terroryści rozpędzili się niczym pendolino do Warszawy. No i zobaczmy, już tutaj nasz smokiem, który nas mętać jest zawodnik CT, aczkolwiek Shaksider zlikwidowany z mapy. Chociaż Bersing jeszcze daje nadzieję. Terroryści pobijany, to Szpero trafił. 4 na 2, Szpero po raz kolejny, 4 na 1. I to jest chyba koniec tego spotkania. Zobaczmy, jeszcze Peter będzie walczył, ale Minio był na jego plecach. I to jest koniec tego meczu. Zawodnicy Proche sięgają po absolutne zwycięstwo w naszym turnieju, pokonując zawodników ProSkill wynikiem 2-0. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.